Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Dark Souls Remastered na moim kanale. Odcinek poprzedni zakończył się naszą sromotną porażką z biskupem Havelem. Ale ponieważ mamy ambicje pokonać go tak czy inaczej, więc wracamy z powrotem do miejsca, w którym jest zamknięty, tak jak było napisane na kluczu, którym otworzyliśmy drzwi. Został tam zamknięty przez swego przyjaciela. Havel, z tego co mi wiadomo, był jednym z rycerzy Gwyna, o którym była mowa w intro tej gry. Mało tego, zdaje mi się, że Havel jest nawet jednym z kapitanów Lorda Gwyna, który to, jak wygląda, zmienił się po prostu w pustego i został zamknięty za drzwiami. Przez kogo, to już możemy się tylko domyślać. Wiemy, że przez jednego ze swych przyjaciół, ale dokładnie przez którego, to już nie wiadomo. Dobrze, wykorzystamy sobie tutaj jeszcze okazję do tego, aby zarobić trochę mchu. O, jest, fioletowy mój ulubiony. Fioletowy i fioletowy kwitnący to jest moje normalnie ulubione. Teraz pomalutku, żeby nie spaść z gzymsu i niepotrzebnie nie stracić tych dusz, które sobie tam leżą i czekają na nas. Nie pamiętam dokładnie, ile było tych dusz. Ale zawsze lepiej mieć dusze, które by sobie w innym wypadku leżały i zgniły, niż ich nie mieć. Jeszcze zobaczmy, czy tu za rogiem czasem się coś nie kryje, co ewentualnie mógłbym pominąć niechcący. No nie wygląda, w porządku. Tutaj mamy ogród Darkroot. Tam, gdzie była ta hydra, gdzie walczyliśmy z dwoma golemami, całe to miejsce jest drugą częścią, a właściwie jest drogą, która prowadzi do drugiej części ogrodu Darkroot. Jest to miejsce, w którym mam wrażenie, do którego nie będziemy jeszcze teraz iść. Nie będziemy toczyć walki z hydrą, chociaż w sumie... No nic, zastanowimy się. First things first, więc najpierw musimy wygrać z Havelem. Tam już furtka do niego jest otwarta. A ponieważ w międzyczasie przyszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł, taki, ponieważ i tak tarczą się nie zasłonimy, to równie dobrze możemy wykorzystać tą tarczę z animacją lekko sprzyjającą naszemu parowaniu. Ile mamy tego obciążenia? Nie, to chciałem zobaczyć. 13,9. No, to zbyt wiele nam nie daje. I przy odpowiednim ułożeniu gwiazd i przy odpowiedniej sytuacji horoskopowej być może uda nam się pokonać tego Havela. No, zrobimy tyle podejść, ile będzie trzeba. Mam nadzieję, że nie będę musiał powtarzać sytuacji takiej, jaką miałem z Czarnym Rycerzem i niepotrzebnie montować całego tego komicznego starcia. On już wie, on tylko czeka, aż ja przejdę przez te drzwi, żeby mi palnąć pałą w łeb, co nie? Aha, teraz on wie, że ja wiem. No. Ostatnio się odbił od futryny, a dzisiaj co? Dzisiaj już nie. No dobra, w takim razie szybko. Dobra, panie Havel. Runda druga. Cios w plecy, też jako tako zdaje egzamin, ale parowanie, jak widzicie, zadaje cios krytyczny o wyższym. No i tak. Otóż dobrze, w takim razie wyciągamy wnioski, szanowni państwo, wyciągamy wnioski. Nie warto parować tego takiego wielkiego uderzenia, znaczy nie warto. Pewnie warto. Tylko jak to zrobić skutecznie? Bo on nas nabrał, z tego co widzieliście. Zrobił zamach, ale taki duży, z odchyleniem do tyłu. I w momencie, w którym ja byłem przekonany, że on już wykona swój cios, to on jeszcze trochę poleciał i nas oszukał. Czy to nam... Tak, to nam nie zmieni sytuacji. W dalszym ciągu jesteśmy letcy. Czy na przykład jak założę nogawiczki? Nie, to nie, buty z czarnej skóry. Dobra, mogą może być tak na razie. Dzięki temu będę mógł przełączać się między tarczą
lekką, a lżejszą. No i dobrze, postaram się, żeby nie było to jakoś specjalnie upokarzające. No, walka z Havelem też wymaga pewnej wprawy, to jest, warto dodać, jedyny tego rodzaju przeciwnik w grze, ponieważ nie jest to potwór, tak jak na przykład te agresty, a jest to człowiek, po prostu, który akurat padł ofiarą klątwy, więc po pokonaniu go on jest pokonany i właściwie akurat w jego przypadku się nie odradza, więc ćwiczenie walki z nim ma na celu tylko i wyłącznie wygranie z nim, bo potem już nigdy więcej nie spotkamy go twarzą w twarz. Chyba że zdarzyłoby się, żeby ktoś, jakiś inny gracz nas najechał i akurat korzystał z jego broni. Wtedy też umiejętności, które nabyliśmy w walce z nim, można byłoby wykorzystać w walce z tym graczem. No a tak poza tym, to Havel jest jeden. Havel jest tutaj. Ale warto zauważyć, że Havel, czy też odpowiednik jego, jest obecny w każdej grze Dark Souls póki co. Przy czym w Dark Souls 2 nie nazywa się on Havlem. Jego zbroja oczywiście nazywa się zbroją Havla, natomiast przeciwnicy, którym stawiamy czoła, którzy są ubrani w jego zbroję, zazwyczaj są jakimiś jego wariantami. Jest na przykład jeden jego wariant z dwoma tarczami zamiast tarczy i maczugi. Jest przeciwnik, zdaje się, który walczy w jakiś sposób pięściami. No, dobra, dawaj, druga runda. No, próbuj. Dobrze, mała tarcza daje nam przewagę. Zobaczmy, ile tych ciosów krytycznych uda nam się wyprowadzić, zanim nas zlikwiduje. O, to jest ten cios, który nas nabrał ostatnim razem. Dzisiaj się nie daliśmy. No. Dawaj, Paweł. To jest znowu cios, na który się nabraliśmy ostatnim razem i teraz też się nie nabraliśmy. Udało się. To jest czwarty czy piąty? Straciłem rachubę. I widzicie? Tak to jest. Minimalnie za wcześnie kliknąłem. A wystarczył jeszcze tylko jeden cios. Ciekawi mnie, bo nie pamiętam w sumie, ale raczej chyba nie. Czy tym mieczem dwuręcznym zadajemy mu wyższe obrażenia krytyczne? Ja raczej chyba nie. One chyba mają taki sam współczynnik. A zobaczmy, to można to chyba sprawdzić bez problemu. To jest tak. Obrażenia krytyczne 100. Obrażenia krytyczne 100, więc bez znaczenia. Możemy sobie w sumie poeksperymentować, bo czemu już by nie? Nie, o tutaj chciałem zobaczyć, tak. Coś, co nie ma obrażeń krytycznych 100. No dobra, nieważne. Wszystko takie, co nie ma obrażeń krytycznych 100, w moim przypadku akurat znajduje się w depozycie, w ognisku, więc jeżeli jakimś cudem nie udałoby nam się wygrać z Havelem tym razem, to może wyjmiemy sobie jakiś sztylet albo coś takiego, bo są przedmioty i bronie, które mają współczynnik obrażeń krytycznych większy niż 100. I jest szansa na to, że przy zadaniu ciosu krytycznego czymś takim obrażenia byłyby wyższe nawet niż w przypadku zadania tego ciosu mieczem dwuręcznym. Nie do końca rozumiem, nie do końca pamiętam, w jaki sposób jest to obliczane, ale wiem z całą pewnością, że jest to mechanika wykorzystywana. Więc skoro ona jest wykorzystywana, to znaczy, że ona działa. A to, że jest niewykorzystywana przez nas, no to tylko kwestia naszego gustu. Są specjalne buildy, tworzone postaci, tak zwane szklane działa, które nie posiadają żadnej obrony, żadnego życia, żadnej wytrzymałości. A jedyną ich potęgą jest fakt, że potrafią zadać bardzo duże obrażenia w bardzo krótkim czasie. I często kończy się to kuriozalnym, na przykład rozniesieniem bossa na strzępy w niecałe 2 czy 3 sekundy.
I w przypadku takich buildów często właśnie jest wykorzystywana broń, która ma duży współczynnik tych obrażeń krytycznych, jak na przykład sztylet, albo jakaś katana, albo coś takiego. Katany swoją drogą są same w sobie dosyć mocnym wyborem, jeżeli chodzi o oręż, ponieważ często poza tym, że posiadają dosyć dużo ataku, to posiadają jakiś dodatkowy efekt typu na przykład krwawienie albo zatrucie, który mogą dodatkowo nałożyć na przeciwnika. No a to zawsze jest dodatkowa przewaga, z której możemy skorzystać. Dobrze, jesteśmy już prędziuśko. Teraz tak. Już jestem, już się nie bój. Wszystko jest nas po staremu, no. Dobra. No jeszcze trochę, nabiorę wprawy i wszystko będzie dobre. Właśnie, mógłbym w sumie zaaplikować jakieś zaklęcie na tą halabardę. Na przykład tę żywicę od błyskawic, o której wspominałem, którą znaleźliśmy sobie w mieście nieumarłych. Niewykluczone, że wtedy wystarczyłoby mniej tych ciosów krytycznych, żeby go posłać na deski. No ale cóż, teraz to już za późno. Teraz musimy toczyć tę walkę tak jak jest i liczyć na to, że ten ostatni cios nie okaże się dla nas fatalnym. I co teraz? Wściekła bestio z kamienia, ha? Byłeś taki cwany? To teraz leż. No i widzicie, tak to się właśnie robi, co nie? Prościzna, łatwizna i nic dodać, nic ująć. Zabieramy. Pierścień Havela to jest nagroda, o której marzyłem i po którą tutaj przyszliśmy. Od razu go oglądamy. Już nie musimy korzystać z naszego pierścienia wiedźmy, który nie mam pojęcia, co robi do tej pory. Pierścień Havela. Pierścień upamiętniający Havela Skałę, towarzysza boju Gwyna. Ludzie Havela nosili ten pierścień, aby pokazać innym swą niezłomną wiarę i móc dźwigać większe ciężary. Co znaczy, że pierścień Havela zwiększa nasz udźwig. Zobaczcie. Pierścień z niebieskim zakamieniem, mamy udźwig 13 na 60. Po ubraniu pierścienia Havela mamy udźwigu 90. Nie wiem, ile to jest punktów wytrzymałości, ale wydaje mi się, że z 15 co najmniej, albo nawet i więcej, czy 20 może nawet punktów wytrzymałości trzeba byłoby dodać, żeby zyskać tyle udźwigu. A dobra, tego nie zmieniamy. Dzięki temu możemy sobie bez fałszywej skromności ubrać cały zestaw zbroi elity rycerstwa i cały czas być pod... Zaraz, tu damy to i cały czas być pod limitem, nawet chyba pomimo... Tak, nawet jeżeli ubierzemy nasz miecz dwuręczny, w drugą rękę możemy sobie wziąć długi łuk i cały czas jesteśmy pod 50% udźwigu i to jest właśnie to, w czym pierścień Havela jest piękny. Jest to tej pory nasz pierścień, którego nie zdejmujemy i z którego korzystamy. Tak jak teraz wyglądamy, tak będziemy się bujać przez dosyć spory kawałek tej gry. Tą wieżą do góry natomiast możemy sobie pójść, ponieważ ona zaprowadzi nas w miejsce, no jeszcze wyżej, które będzie skrótem. Będzie skrótem, z którego być może kiedyś sobie skorzystamy. Na pewno będzie skrótem bardzo pożytecznym. Tu mamy drzwi, które możemy otworzyć przy pomocy klucza. A za tymi drzwiami jest nieumarły, który dawno, dawno, dawno temu z tych schodów zepchnął na nas płonącą beczkę. Wszyscy dobrze to pamiętamy. No to znaczy, że tam do góry idziemy w stronę demona Taurusa i rycerza Soler, który też sobie tam siedzi. Natomiast tutaj mamy od taki skrót sobie uruchomiony. Dobrze. Teraz, skoro mamy już naszą zbroję, mamy już naszą jakąś wstępnie broń, liczyłem... Oprawdzie liczyłem trochę na to, że uda nam się zdobyć jakieś odłamki tytanitu i tę broń ulepszyć, ale nie, no dobrze, w porządku. Mamy sporo dusz, nie potrzebujemy póki co wydawać ich na żaden poziom, więc niech będzie nasza strata, niech będzie nasza smutna strata. Kupimy odłamki tytanitu od kowala Andrzeja. Jeżeli będzie trzeba, to jeszcze troszkę dofarmimy tych duszek.
i ulepszymy sobie nasz miecz do poziomu takiego na tyle, na ile nas tylko będzie stać. No zastanówmy się, czy coś tu jeszcze jest ciekawego? Chyba nie. Są te golemy. Już oba nas widzą. Dobra, nie zaczepiamy ich. Nie zaczepiamy ich, to nie są przyjaciele nasi. Nie lubimy się. Zobaczmy, jak to wygląda u góry. Czy agresty odrosły, czy nie odrosły? Na tym etapie gry wszystko zdaje się posuwać jeszcze dosyć powolno. Z tego powodu, iż nie mamy możliwości przenoszenia się pomiędzy ogniskami, a umiejętność taką nabędziemy w pewnym momencie. Dlatego też staram się w miarę ostrożnie dobierać miejsca, w które idziemy, wiedząc o tym na przykład, że nie musimy teraz iść w pewne miejsce, a możemy tam pójść potem, mając już możliwość podróży pomiędzy ogniskami i dzięki temu nie będziemy musieli wracać całej drogi, tak jak teraz to właśnie robimy. Halo, Agryst, żyje? No nie żyje. A, nie szkodzi. Niech sobie nie żyje. Mamy ciężką drogę, mamy naszą ciężką zbroję, mamy naszą ciężką broń. Jedynie tarcza jest taka, którą nie... No, liczyłem trochę na tarczę Czarnego Rycerza, nie ukrywam. Liczyłem trochę na tarczę rycerzy Baldera. Też tego nie wiemy, dopóki nie otrzymamy żadnego z ich przedmiotów. Ale taka, którą mamy teraz, też jest bardzo dobra, elegancka i smukła. Owalu Andrzeju. Mamy 0 odłamków tytanitu. Teraz tak, krótka matematyka. 1 odłamek na plus 2. 2 na plus 3. 2 na plus 4. To razem 5. Więc na start możemy kupić 5 odłamków. Czy nas stać na 5 odłamków? No, stać nas. W porządeczku. No to lecimy. Cyk. 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 I 3 odłamki są potrzebne, żeby zrobić miecz dwuręczny na plus 5. Na chwilę obecną nie mamy środków. Ale może mamy jakieś środki na pozyskanie środków. No mamy duszę księżycowego motyla. To niestety nie jest dobry wybór dla nas na ten moment. Zobaczmy jeszcze, o właśnie. Zobaczmy jeszcze, ile mamy mchu. Mamy 10 kępek zwykłego mchu i 2 kępki kwitnącego mchu. To jest bardzo dobry wynik. Myślę, że z tym już możemy coś zrobić. Weźmiemy sobie jeszcze tylko, o. Zjemy taką duszkę. Ona nadam 1000 surowych dusz. Ponieważ być może toksyna będzie pewnym kłopotem dla nas w miejscu, do którego teraz się udajemy. Natomiast trucizna będzie bardzo częstym towarzyszem tego miejsca, a mam wrażenie, że jeszcze trochę tego mchu po drodze uda nam się zdobyć. Uda nam się zdobyć tudzież leżącego dookoła, tudzież z przeciwników. Więc 10 tych mchów, mam wrażenie, zupełności nam wystarczy. Tym bardziej, że tak naprawdę nie zawsze z tej trucizny będziemy chcieli się wyleczać. No, nie tak chciałem zrobić, no ale to twoja sprawa. Nie zawsze z tej trucizny będziemy chcieli się wyleczać, ponieważ trucizna nie jest aż tak bolesna jak toksyna. A jeżeli mamy przed sobą perspektywę... O, dopiero co to kupiłem. Jeżeli mamy przed sobą perspektywę ponownego zatrucia się, praktycznie od razu, to jaki jest sens w ogóle leczenia się? Już lepiej jakoś przeboleć. A dobra, zabijmy sobie ich. No chodź tu rycerzu Baldura. No. Zanim sobie jeszcze pójdziemy w głąb głębin, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Może akurat rycerze Baldera okażą się hojni na tyle, żeby dać nam cokolwiek. No chodź tu, śmieciu. To nie lubisz takich uderzeń, co? Pomimo tarczy jego, wielkiej. I tak 40 obrażeń otrzymał. No specjalnie hojny co prawda nie jest, ale... Tu już wystarczy jedno uderzenie i kolejny odłamek tytanitu. Zaraz, to w takim razie jeszcze jeden.
I mamy normalnie nasz mieczyk na plus 5, co nie? A możemy to zrobić u Griggsa, zdaje się, bez problemu. A nie, żeby nie było, że cię nie szanuję i nie lubię. Chodź, chodź ty też. Dasz coś? No nie dał. Nie dał pazerny. Pazerna siwinia. Dobrze, jest jeszcze jedno miejsce, które musimy odwiedzić, zanim pójdziemy do głębin i dalej do Blighttown. Ponieważ jest jeszcze jeden przedmiot, który na pewno bardzo nam się przyda na dole. A z tego, co pamiętam, przedmiot ten... O, stałem tyłem. Możemy zdobyć i aby to zrobić, potrzebujemy to oto, co tu leży. A teraz, od kiedy winda jest już naprawiona, to mamy możliwość dostać się do tego przedmiotu. Trzeba tylko znać odpowiedni wektor podejścia. A jak widać, Petrus z kolegami już sobie poszli. Tak jak powiedzieli, że mają ważną misję pilną i muszą iść. Tak też właśnie zrobili. Tutaj kolega nasz cały czas na posterunku, w porządku. Może jakiś śmieszny komentarz od naszego upadłego rycerza. Have you been to the ruins of New Londo below? Just head down the stairs and take the lift. It's certainly worth a visit. It was once an undead city. You may find a clue or two, unless the ghosts find you first. Tak, nowe Londo z całą pewnością odwiedzimy. Oh. Have you seen that terribly morose lass, the firekeeper? She's stuck keeping that bonfire lit. Sad, really. She's mute and bound to this forsaken place. They probably cut her tongue out back in her village, so that she'd never say any god's name in vain. How do these martyrs keep chugging along? I'd peter out in an instant. No tak, bo ty strasznie wygadany jesteś, widzę. No dobrze, ma dla nas ciekawe dwie historyjki. Pierwsza o Nowym Londo. W Nowym Londo już byliśmy, ale za chwilę też tam pójdziemy, bo mamy do pogadania z kowalem. A ty? By the Lord, your face. Your humanity is really slipping, but there are methods. Most fools have more humanity than they know what to do with. Now. Who do you imagine will make the best use of it? No, tak jak widać, nasz przyjacielski przyjemniaczek rycerz Lotrek proponuje, żebyśmy kogoś zabili i odebrali mu człowieczeństwo. Ale póki co nie jestem zainteresowany byciem śmieciem. Tym bardziej, że mam tego człowieczeństwa w kieszeni dosyć sporo, tylko po prostu się nie chwalę. Bo nie trzeba bogactwem w oczy dźgać. Tak jest, do Nowego Londo musimy zejść, musimy sobie... porozmawiać z kowalem, jak on tam się nazywał, Ricardem, czy Richardem, ponieważ mamy kawałki tytanitu, ale zaraz, czy ja czasem nie popełniam fatalnego błędu? Przecież ja mam tylko dwa odłamki tytanitu, a tamten kowal ich nie sprzedaje. A on ten kowal potrafi tylko wzmacniać nasze przedmioty. Dobra, w takim razie cofam wszystko to, co powiedziałem. Miecz dwuręczny plus 4 będzie musiał nam wystarczyć podczas naszej podróży. Tym bardziej, że jeszcze będziemy w miejscu, w którym będzie okazja zdobyć kilka tych odłamków, a już na pewno zdobyć kilka dusz, których będziemy mogli użyć potem, aby wykupić sobie taki odłamek. Ponieważ jest jeszcze jeden przedmiot, którego potrzebuję, zanim ruszymy do głębin. Teraz właśnie się skierujemy w jego kierunku. Dobrze, tutaj, o, tędy, tak, ładnie, fajnie. Tutaj. O, i teraz tak, z tej windy należy w odpowiednim momencie sobie wyskoczyć. O, tak, żeby się nie zabić i tak, żeby nie spaść w przepaść. Chociaż... no, jeżeli za późno nie wyskoczymy, to nic złego nie powinno się stać. Ponieważ teraz znajdujemy się w miejscu, do którego nie mieliśmy wcześniej dostępu. Jesteśmy sobie tutaj.
i z tego miejsca możemy dotrzeć w kilka ciekawych innych miejsc, między innymi na tą wieżę. Aby na tą wieżę wejść, zazwyczaj wystarczyłoby się po prostu sturlać tamtędy, ale oczywiście jestem ubrany dosyć ciężko. Jestem ubrany dosyć ciężko i nie zdążyłem kliknąć przewrotu w odpowiednim momencie. A naprawdę, możecie mi wierzyć, wystarczy się po prostu sturlać na ten filar. I wszystko już wtedy zdaje się łatwiejsze i prostsze, bo potem zdaje się, żadnych akrobacji już gra od nas nie będzie wymagać, a przynajmniej żadnych wielkich akrobacji. Dobra, jeszcze raz w takim razie powtórka z rozrywki. Schodzimy tu, potem tu, potem na ten słupek. Spróbujmy tak, o, staniemy sobie tu i może teraz, he? O, widzicie, trzeba się zatrzymać, tak? Trzeba się zatrzymać i wtedy sobie kliknąć przewrót, wtedy postać nie ma problemu z wykonaniem tego przewrotu. To pozwala nam znaleźć się w miejscu, gdzie możemy spojrzeć oko w oko temu gawronowi oraz w miejscu... Dobra, po pierwsze... No nie, za chwilę. Po pierwsze przejdziemy sobie tutaj. Dokładnie taka sama sytuacja. Tu sobie zeskakujemy i zabieramy sobie klucz do zachodniej części drugiego piętra azylu. Klucz do wschodniej części otrzymaliśmy od rycerza Oskara, jeszcze kiedy sami byliśmy zamknięci w tym azylu. Natomiast klucz do zachodniej części leży właśnie tutaj. Dlaczego tu leży? Nie mam zielonego pojęcia. Widocznie jakiś nieumarły uciekający z azylu zabrał go ze sobą i będąc niesionym przez wronę, spadł na dach. No i ten klucz sobie tam został przy jego zwłokach. To, co jest istotne, to fakt, że teraz ów klucz jest w naszym posiadaniu. Jeszcze raz. Przewrót. Jesteśmy już tutaj, na murku. Więc możemy sobie, powiedzmy, spróbować zejść troszkę niżej, zobaczyć, czy nie leży tu żaden przedmiot. A czasami się trafia właśnie, że w takich miejscach ukryta jest dla nas błyszcząca znajdźka, ale nic nie widzę, więc możemy sobie pójść tutaj, do góry. O, tu mamy gniazdko. I tutaj mamy takie coś. Z tej strony nie warto podchodzić do gniazdka, ponieważ jak widzimy, jest dziura i ta dziura spowodowałaby, żebyśmy sobie spadli. Natomiast w tym gniazdku możemy się skulić i udawać jajo. Ponieważ udawanie jaja w naszym wykonaniu jest strasznie dobrą robotą. Jesteśmy tak dobrym jajem, że aż te jaja leżące obok nas praktycznie nie wiedzą, co jest grane i są przekonane, że właśnie otrzymały nowego braciszka albo nową siostrzyczkę i nawet ich mamusia nie zorientowała się, że jajo jest jakieś podejrzane. No i widzicie, okazuje się, że znajomy nasz kruk ma dwa gniazdka i z obu tych gniazdek możemy sobie korzystać. Tu z daleka już widzimy nowych przeciwników, którzy zdążyli zamieszkać w azylu nieumarłych pod naszą nieobecność. Myślę, że z tymi przeciwnikami raczej będę się starał walczyć halabardą, przynajmniej na początku, ponieważ, jak zapewne zauważyliście, jesteśmy znów w azylu nieumarłych, ponieważ kiedy stąd wychodziliśmy, mówiłem o tym, że jeszcze nie odkryliśmy wszystkiego, co to miejsce ma do zaoferowania, a ma do zaoferowania jeszcze dwie, co najmniej dwie, a możemy powiedzieć nawet, że trzy rzeczy. Jedna z tych rzeczy to jest to, o tym już wspominałem wcześniej, że do tego wrócę. Jest takie gniazdko, które na ten moment
sobie jest puste. A inną rzeczą są właśnie zamknięte drzwi. Są zamknięte drzwi. No tutaj się na nas czają ci goście po bokach. A nie damy im się chyba, nie? Nie damy się zaskoczyć. Gdzie ten drugi? Jest tam. Zwróciliście pewnie uwagę na to, że idę sobie tak boczkiem dookoła. Halo, halo, proszę pana. Nie czynimy tego. Ale robię to nie bez powodu. Ponieważ tu, gdzie jest ten napis czerwony, przypominam, że gramy offline. Żadnych napisów pomarańczowych, czerwonych czy innych nie powinniśmy widzieć w ogóle. Natomiast tu, gdzie jest ten napis, w momencie, gdybyśmy tam podeszli, podłoga się zapadnie i przeniesiemy się. Właśnie zastanawiam się, czy mogę to pokazać, zanim się zapadnie podłoga. O, tam z daleka na przykład widzimy czarnego rycerza. Tych czarnych rycerzy kilku tutaj się pojawiło. Odpoczniemy sobie przy ognisku, zanim podejmiemy walkę z nimi. Przełączymy się może na nasz miecz. Wściekle dwuręczny miecz, dwuręczny. Ponieważ z tymi rycerzami wszystkimi chciałbym zawalczyć i chciałbym z nimi zwyciężyć. Aczkolwiek chyba nie chciałbym z nim walczyć tu w tym wąskim pomieszczeniu, ponieważ mam ochotę na cios w plecy. W sensie nie, że ja mam ochotę. A no tak, zapomniałem, że w tej wodzie to zbyt wiele nie porobimy. No nic, w takim razie inna technika. Nie trafiłem i źle zrobiłem. Dobra, udało się to jeszcze zablokować. Ajajaj, ale mnie boleśnie uderzył. No jak to jest tak możliwe? Dlaczego tego Estusa tak długo się pije? Dobra. 120 z silnego uderzenia. No dobra, w takim razie w ten sposób też możemy jakoś się z nim pojedynkować. Jak widać, czarny rycerz ma mnóstwo równowagi, co sprawia, że nie jesteśmy w stanie go przewrócić. No i udało się. Miecz czarnego rycerza. Tak jest, proszę państwa, to jest broń, o której marzyłem. Druga broń, o której marzyłem, bo pierwszą byłby ogromny miecz czarnego rycerza. Tak czy owak, ponieważ jest już długo, zakończymy sobie w tym miejscu ten odcinek, ponieważ za chwilę będziemy mieli swego rodzaju déjà vu. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam już wkrótce na odcinek kolejny. A tymczasem... Oj, dzięki i do zobaczenia!